Stadion w Bukownie zamienił się na jeden wieczór na plan filmu akcji. A to za sprawą grupy Flot Cascaders Team, która w swoim show zaprezentowała, jak pracują profesjonalni filmowi kaskaderzy. W roli głównej były samochody, quady i motocykle, a tym razem również przygotowywane do produkcji filmowych konie. To absolutna nowość. Kaskaderska drużyna konna Traken wystąpiła bowiem w pokazie dopiero po raz drugi. Flot Cascaders Team w obecnej postaci działa od 18 lat. Ustanowił 2 rekordy światowe i wiele czeskich. Pracował przy filmowaniu Casino Royale i Taxi 3, a także w wielu europejskich krajach i w Rosji. Najpierw była więc bardzo precyzyjna jazda autem na 2 kołach, także z udziałem publiczności. Potem szybkie zsynchronizowane przejazdy, spektakularny autobalet i widowiskowy drifting. Specjalnością kaskaderów były akrobacje i skoki nad pędzącymi autami. Publiczność zachwycił szczególnie 12-letni Antonin w ewolucjach na quadzie. Chłopiec z równą łatwością prowadzi samochód osobowy, autobus, jak i ciężarówkę. To on występuje w filmach, gdy kaskader musi zastąpić dziecko. I w końcu sceny zainspirowane filmami Mad Max, Taxi 3. Potem przyszedł czas, by z filmu akcji przenieść się do filmu historycznego i pokazać, jak pracują kaskaderzy w takich produkcjach. Tu swoim doświadczeniem dzieliła się grupa Traken, przedstawiając tradycyjny turniej rycerski. Widzowie przyglądali się walce na kopie i miecze, ale przede wszystkim trudnej sztuce utrzymania się na koniu, czy też padania z niego w walce. Pokaz zakończył się na współczesnej amerykańskiej arenie. Dla widzów z Bukowna była to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć w akcji Monster Truck. Iwona Krzystanek, Przegląd Olkuski Live.